Witam w wakacyjny poniedziałek i zapraszam do wakacyjnych wspomnień. W ubiegłym tygodniu uczniowie zakończyli rok szkolny i zaczęły się wakacje. Ze względu na pandemię zakończenie roku miało charakter bardzo kameralny. Przypomnijmy sobie zatem, jak uczniowie żegnali szkołę w 1998 roku. "19 czerwca w aktualnościach wita Państwa Irmina Olejnik. Dobry wieczór. Już wakacje, najwcześniej rok szkolny, zakończyli tegoroczni maturzyści, a dwa dni przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego mury szkół podstawowych opuścili ósmoklasiści. Były łzy szczęścia oraz smutek i żal. Uczniowie klasy 8B ze szkoły nr 7 przygotowali przedstawienie zatytułowane "Niekochany, bo trędowaty". Przedstawienie to bardzo poruszyło swą głęboką wymową wszystkich ósmoklasistów, gości zaproszonych oraz nauczycieli. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Komitet Rodzicielski. Podobne uroczystości odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych Szczecinka. Uczestniczyliśmy z kamerą w pożegnaniu ósmoklasistów w szkole podstawowej nr 4 i nr 5. Znajdujemy się na terenie szkoły podstawowej nr 4 imieniem Armii Krajowej i w dniu dzisiejszym pożegnaliśmy 50 ósmoklasistów, którzy rozpoczynają już w tej chwili nowy etap swojego życia. Przed nimi egzaminy wstępne do szkół średnich. No i po prostu zaczyna się w ich życiu coś nowego zmieniać. Tym bardziej, że jeżeli reforma programowa zostanie wcielona w życie, to rocznik, właśnie ten, który teraz kończy szkołę podstawową, będzie zdawał nową maturę jako pierwszy rocznik w Polsce. Chciałbym złożyć wszystkim absolwentom szkoły najserdeczniejsze życzenia, aby przebrnęli przez sito wstępnych egzaminów i pomyślnie zdali do szkół ponadpodstawowych. Witam Państwa. Dzisiaj jest szczególny dzień w życiu szkoły. Pożegnaliśmy absolwentów klas ósmych. W dzisiejszym dniu ukończyło naszą szkołę 121 osób. Z tego z wyróżnieniem 26 kończyło 5 ósmych klas. Jesteśmy już po uroczystości, po rozdaniu świadectw. Jest to z jednej strony miły dzień, bo kończymy edukację jednego rocznika, z drugiej strony przykry, bo przez 8 lat żyliśmy się wszyscy. Szkoda nam rodziców, którzy się angażują w życie szkoły, szkoda nam uczniów, ale miejmy nadzieję, że będą nas godnie reprezentować w szkołach ponadpodstawowych. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych i średnich zakończono bieżący rok szkolny. Dla uczniów oznacza to, że zaczęły się wakacje. Nauczyciele w większości skorzystają też z zasłużonego wypoczynku. W szkole nr 4 zakończenie roku przeprowadzono w dwóch grupach. Okazało się, że mnogość uczniów sprawia, iż szkolne miejsca dla wszystkich są zbyt ciasne. Dyrektor szkoły, piastujący swoją funkcję od niedawna, osobiście wręczał uczniom świadectwa z czerwonym paskiem. Podziękował rodzicom za ich wkład w pracy na rzecz placówki, która miała być zlikwidowana. To właśnie dzięki uporowi rodziców i nauczycieli szkoła ta istnieje nadal. Wiele prac remontowych w szkole wykonywanych jest właśnie siłami rodziców. Jak podkreślił dyrektor placówki, bez takich rodziców szkoła nie miałaby szans na dalsze istnienie. W szkole nr 5 dyrektorka również gratulowała najlepszym uczniom. Składano podziękowania rodzicom. Były kwiaty i radość z powodu spodziewanego dobrego wypoczynku przez najbliższe 2 miesiące.
Jak mówili główni bohaterowie dzisiejszej uroczystości, uczniowie, czas w szkole zleciał szybko. Szkoda, że wakacje trwają tylko 2 miesiące, ale wszyscy liczą, że pogoda będzie wspaniała i po wakacjach, już bez żalu, będzie można znowu zasiąść w szkolnej ławce. A rozpoczęcie roku szkolnego, jeżeli ktoś nie pamięta, we wrześniu. W Zespole Szkół Medycznych zakończenie roku szkolnego połączono z uroczystością uhonorowania Jadwigi Wejny, długoletniej dyrektorki szkoły. Uroczystość zakończenia roku szkolnego była doskonałą okazją do podziękowania dyrektorce placówki za długoletnią pracę. Jadwiga Wejna funkcję dyrektora szkoły objęła w 1978 roku. Wcześniej pełniła obowiązki zastępcy dyrektora tej szkoły. W czasie ostatniego dwudziestolecia w szkole wiele się zmieniło. Dokonano wymiany okien, wykonano elewacje, wymieniono podłogi, uzupełniono wyposażenie sal lekcyjnych. Przed 7 laty szkole groziła likwidacja. Po zmianie profilu i dokonaniu istotnych zmian organizacyjnych szkoła istnieje dziś pod nazwą Zespół Szkół Medycznych. W jej skład wchodzą 3 liceum ogólnokształcące, 4 oddziały opiekunek dziecięcych i pomaturalne studium medyczne. Z okazji jubileuszu składano życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Jubilatka otrzymała całe naręcza kwiatów. Szanowna Pani Pedagogiczna, Pani Przewodnicząca Rady Rodziców. Niezbyt często się zdarza, by przez 20 lat nieprzerwanie jedna osoba kierowała szkołą. Rok szkolny zakończył się również w przedszkolach. Dla niektórych przedszkolaków oznacza to opuszczenie przedszkolnych murów i powitanie szkoły. Bardzo przejęte przedszkolaki z żalem żegnały przedszkole na całe 2 miesiące. Niektórzy z nich już tu nie wrócą. Przed nimi nauka w klasie zerowej szkoły podstawowej. Z okazji zakończenia roku milusińscy przygotowali program okolicznościowy, w którym dziękowali swoim paniom za dotychczasową opiekę. Niejednemu maluchowi zakręciła się łezka w oku, że nadszedł czas rozłąki z ulubioną zabawką i koleżanką czy kolegą. Cała uroczystość rozpoczęła się polonezem, który wyglądał wspaniale w wykonaniu maluszków. Następnie starsze dzieci opuszczające przedszkole przekazały symboliczny klucz od placówki swoim młodszym kolegom. Po programie artystycznym obdarowano wychowawczynię i cały personel kwiatami, a dzieci, jak zwykle, objadały się słodyczami. I już jesteśmy na wakacjach. Wyjazdy, wypady, a może w Szczecinku. W 1997 roku nie było takiego problemu. Szczecinecki Ośrodek Kultury zapewniał miłe spędzanie czasu w każdy weekend. Park w okolicach Muszli tętnił życiem. Nie trzeba było sprowadzać drogich artystów z zewnątrz. Wystarczyły swoje zespoły i współpraca z zakładami pracy. Mając dużo mniej pieniędzy niż dziś, zatrudniając dużo mniej pracowników, co tydzień ośrodek zapraszał mieszkańców do wspólnej zabawy. Dziś powspominamy festyn z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Począwszy od minionej niedzieli w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim rozpoczął się cykl imprez organizowanej przez szczecineckie zakłady pracy. Pierwszym zakładem, który zaprezentował się mieszkańcom Szczecinka, była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Za tydzień, 13 lipca w niedzielę, zaprezentuje się Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego, spółka akcyjna w Szczecinku. Jeżeli chodzi o imprezy w czasie zbliżającego się weekendu, to polecamy dla wszystkich miłośników starych motocykli zloty w Polanowie i w Czaplinku. My postaramy się z naszą kamerą tam być i zarejestrować najciekawsze wydarzenia. No i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na relację z Muszli Koncertowej. Ja żegnam się z Państwem, życzę Państwu miłych wakacji, miłego wieczoru, dobranoc.
Szczecineckie lato kulturalne, 6 lipca, początek, pierwsza niedziela tego lata. Pogoda taka, jaką każdy widzi, to znaczy do południa padał deszcz, w tej chwili niebo się troszeczkę przedarło, jest sucho, ale w gruncie rzeczy jest dość chłodno. Być może to właśnie pogoda sprawiła, że do parku nie przyszły wielkie tłumy ludzi. Ludzi jest w zasadzie niewiele, a może to i pora, jako że dopiero godzina 17:15. Dzisiejsza niedziela przebiega pod hasłem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, jako że głównym sponsorem tej imprezy są właśnie Lasy Państwowe. W programie będzie wiele o lesie, wiele o lasach, a na estradzie zespół Polifon. Szczecinecka grupa muzyczna, która od lat wpisała się na trwale już w nasz pejzaż. I nie jestem ten sam, jak to jest. Już zapominam cię, odpływa twoja twarz. Na sam serce wie, najskrytszy dziwnie żart. Już zapominam cię, jak się zapomina z tym.
Atmosfera wspaniała. Ta pogoda niezbyt. Dopiero teraz słońce zakurzyło. A właśnie mówię o tej porze. Wcześniej tego nie było, ale teraz można wytrzymać. Jest to pierwsza niedziela szczecineckiego lata. Czego oczekujecie od kolejnych? Następnych takich wspaniałych wrażeń. Jak była poprzednia i ta dzisiejsza? No poprzednia to jeszcze nie była ta. Dzisiaj jest pierwsza. Dlaczego? Wspaniała była poprzednia. Może nawet lepsza od tej dzisiejszej. A kogo byście chcieli Państwo usłyszeć tutaj na estradzie w Szczecinku? Z zespołów polskich czy zagranicznych? Polskich oczywiście. Polskich? No jest tyle nowych, wspaniałych zespołów. Może któryś by przyjechał i zagrał. No może jakiś specjalny rodzaj muzyki? No ja bardzo uwielbiam muzykę elektroniczną. Ale Michela Żara prawdopodobnie tu nie zaprosimy. Bardzo. A co szczególnie się podoba? Wszystko. To znaczy? No bo może podobać się fontanna, pogoda, las, otoczenie. Muzyka, właśnie informacje o przyrodzie. Przyroda. No, z mojego doświadczenia wiem, że młodzież preferuje innego rodzaju muzykę niż ta, którą słychać. Ta mi się podoba akurat.
Bardzo nam to miło słyszeć. Czego oczekujecie od takich niedziel kulturalnego lata? No właśnie takich imprez. Tego typu imprezy jak ta dzisiejsza. No podobają się, to raczej tak przychodzimy co niedzielę na takie imprezy. Skoro Państwo jesteście stałymi bywalcami, to czego oczekujecie po kolejnej niedzieli Szczecińskiego Lata Kulturalnego? No dobrej rozrywki przede wszystkim. A co należy rozumieć pod pojęciem dobra rozrywka? No jakichś takich zespołów znanych, lubianych, rozrywkowych, no typu disco polo czy coś w tym czyli rodzaju. Przede wszystkim jakaś muzyka lekka, łatwa tak, i przyjemna. Taka rozrywkowa. A czy taka porcja na przykład informacji, wiadomości, jaką dzisiaj przekazują leśnicy, czy to jest potrzebne, czy to raczej dzisiaj uleci gdzieś i nie zostanie nic? Coś tam na pewno zostanie, coś... Trochę uleci, ale część zostanie z tych wiadomości, które przekazują leśnicy. Pogoda Państwa nie zraża. No, poprawiła się, raczej nie zraża pogoda. Dziękujemy. Chcę tylko kuli.
Przed muszlą przygrywał zespół Polifon, a mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z oferowanych rozrywek. Gdyby dziś coś podobnego oferowano mieszkańcom, też byliby zadowoleni. Zapraszam na kolejną porcję wspomnień już w najbliższy piątek, a teraz wracamy do rzeczywistości i oglądamy kolejną propozycję programu Telewizji Zachód. Do zobaczenia!